Jezus jest postacią, która miała żyć już dawno temu, w czasach, kiedy nikt nawet nie znał terminu takiego jak aparat fotograficzny, nie mówiąc już o komórce. Tymczasem dysponujemy zdjęciami Jezusa, a przynajmniej są ludzie, którzy twierdzą, że wykonali zdjęcia Jezusa Chrystusa. Dziś przedstawimy wam te zdjęcia. Będzie ich kilka, więc oglądajcie cały film, by zobaczyć je wszystkie. Angielska para pojechała do Indii, do miejsca zamieszkania hinduskiego mistrza duchowego Sai Baby. Mąż bardzo mocno wierzył hinduskiemu mistrzowi, ale żona pragnęła pozostać przy Jezusie i chrześcijaństwie. Kobieta interesowała się co prawda wierzeniami wschodu i medytacją, ale jednak była wychowana w wierze w Jezusa i nie chciała od tego odchodzić. Dochodziło do tego, że popołudniami razem z mężem wykonywali medytacje, w trakcie których aktywowali swoje czakry i równoważyli energię. A wieczorem kobieta szła na mszę do kościoła, gdzie czuła potworne wyrzuty sumienia ze względu na swoje praktyki mistycyzmu, które kościół potępia. Pewnego dnia mąż wyznał jej, że pragnie odwiedzić swojego mistrza Sai Babę i chce przeprowadzić z nim wywiad. Nie zmuszał żony, by poszła razem z nim, ale ona sama chciała, choć nie miała zamiaru przechodzić na hinduizm i pragnęła pozostać chrześcijanką. I wreszcie pojechali. Wywiad wyszedł bardzo interesujący, ale w czasie niego miała miejsce dziwna sytuacja. Urządzenie nagrywające w czasie wywiadu zaczęło wariować i zmieniać swoje funkcje. Kiedy para wróciła do Anglii i kazała wywołać materiał, otrzymali tajemnicze zdjęcie postaci, która bardzo przypominała Jezusa. W czasie następnej podróży do Indii hinduski mistrz Sai Baba zaprosił ich na kolejny wywiad i zapytał, czy podoba im się zdjęcie. Następnie opowiedział im, że przedstawia ono Jezusa Chrystusa w wieku 29 lat, kiedy opuścił on Indię, aby powrócić do Jerozolimy. Zdjęcie wykonane przez błogosławionego Charlesa de Foucarta w czasie mszy wywołuje bardzo wiele emocji do dziś. Jedni zarzucają mu oszustwo, ale jest ogrom osób, które bardzo mocno wierzą w to zdjęcie, a nawet twierdzą, że ta fotografia, na której uwieczniono około 8-letniego Jezusa, sprawia niezwykłe rzeczy i odmienia życie na zawsze. Czy Jezus ukazał się tej kobiecie? Ta chrześcijanka jest pewna, że wysoko w przestworzach Jezus uratował jej życie. I co więcej, objawił jej się po to, by wykonała ona jego zdjęcie, które da nadzieję zagubionym ludziom. Teraz kobieta postanowiła podzielić się tą fotografią ze światem, a także opowiedzieć swoją niesamowitą historię. Historią mroczną, tajemniczą, ale ostatecznie wspaniałą. Ta tajemnicza historia i niezwykłe zdjęcie cały czas wywołują wiele emocji. Wszystko wydarzyło się w roku 2007, kiedy pewna chrześcijanka razem z synem weszli na pokład samolotu lecącego w stronę Stanów Zjednoczonych. Jak przyznała kobieta, od początku tego dnia była niespokojna. Nocą śnił jej się koszmar. Widziała, jak samolot spada, a ona razem z synkiem wpada do wody. Kiedy się obudziła, była przerażona. Jednak starała się sobie tłumaczyć, że to po prostu był sen. Jednak w związku z tym koszmarem weszła na pokład z samolotu. Tego dnia ze sporym niepokojem jednak starała się udawać dobry nastrój. Przede wszystkim dla swojego synka, który panicznie bał się latać. By jakoś uspokoić swojego potomka, razem z nim odmówiła modlitwę, mając nadzieję, że Bóg ochroni ich przed wszelkim złem. To jej pomogło, tak samo jak jej synkowi. Początkowo, jak twierdzi kobieta, wszystko było dobrze, ale do czasu, kiedy niebo pociemniało, widać było, że zanosi się na burzę. Jednak załoga nie wydawała się przerażona. Wszystko wyglądało całkowicie normalnie, aż do czasu, gdy stało się coś strasznego. Pasażerowie usłyszeli silne wyładowanie atmosferyczne i po chwili samolot nagle zaczął się trząść. Wtedy wszyscy zaczęli krzyczeć panicznie, bojąc się, że zaraz spadną. Kobieta, jak i jej synek również byli przerażeni, ale kobieta postanowiła ponownie udawać. Uspokoiła synka, szepcząc mu, że musi się szybko pomodlić. Wtedy kobieta również zaczęła się modlić i miała wrażenie, że słowa ktoś jej mówi do ucha, a brzmiały one tak: Jezu, Ty 2000 lat temu uciszyłeś burzę. Spraw, by teraz również pioruny zniknęły i wtedy to się stało. Nagle zupełnie niespodziewanie samolot się uspokoił. Trzęsienie ustało, a samolot się wyrównał. Wszelkie wyładowania atmosferyczne również ucichły. Burza ustała już po chwili, zachmurzenie również zniknęło, a niebo stało się piękne i przejrzyste.
Ale to jeszcze nie był koniec, bo nagle kobieta znowu usłyszała w swojej głowie dziwny głos. Niesamowity, tajemniczy, ale tak niezwykle aksamitny, jakby zupełnie nieludzki, jakiś nierealny. Głos zalecił kobiecie, by dokładnie w tej chwili przyłożyła swój telefon z włączonym aparatem do szyby i zrobiła zdjęcie. I tak zrobiła. Jednak sama do dziś nie jest pewna, czy kliknęła przycisk wykonania zdjęcia. Bo chwilę po tym, gdy przyłożyła aparat do szyby, poczuła się niezwykle słabo i zobaczyła tylko ciemność. Okazało się potem, że zemdlała. Jej synek był wystraszony i bał się, że jego mamie stała się krzywda, ale na szczęście nie miał powodów do obaw, bo jego mama obudziła się całkowicie zdrowa i bardzo spokojna. Potem już kilka godzin po wyjściu z samolotu kobieta spojrzała na swój telefon i zobaczyła coś niezwykłego. Okazało się, że faktycznie zrobiła wtedy zdjęcie szyby, choć była prawie pewna, że nie zdążyła kliknąć przycisku wykonania zdjęcia, ale z drugiej strony sama nie wiedziała, bo była wtedy w wielkich emocjach po burzy, która mogła zniszczyć samolot. Zdjęcie naprawdę było niezwykłe i dało kobiecie pewność, że to wtedy Jezus uratował ją i jej synka przed katastrofą samolotu. Gdy zastanawiamy się nad machiną czasu, w pierwszej kolejności większość z nas pomyśli o niezwykłości poznania świata przyszłości, w tym urządzeń znanych z filmów, które z pewnością pojawią się za jakiś czas. Tymczasem nie brakuje i ludzi, którzy uważają, że o wiele bardziej niesamowite byłyby podróże w przeszłość i przez to zobaczenie tego wszystkiego, co działo się dziesiątki, setki, a nawet tysiące lat temu. Co ciekawe, informacje na temat powstania przyrządu, dzięki któremu można doświadczyć przeszłości, są już dostępne od dawna. Egzorcysta Marcello Pellegrino Ernetti, który urodził się w 1925 roku, twierdził, iż posiada urządzenie, które nazwał chronowizorem. Duchowny twierdził, iż za pomocą swojego przyrządu może uzyskać fale dźwiękowe z przeszłości i transformować je w całkowity obraz tego świata. Jego urządzenie nie było więc do końca czymś, co my kojarzymy dziś jako maszyna czasu. Było raczej czymś w stylu telewizora, na którym można było słuchać i oglądać przeszłość. Ojciec Marcello twierdził, że niejednokrotnie przeniósł się w przeszłość i widział m.in. ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa czy słynne przemówienie Napoleona. Na dowód tego duchowny przedstawił dwie fotografie Jezusa, 10 przykazań i jeden z zaginionych tekstów, który został napisany przez poetę rzymskiego Enniusza. Naukowców jednak nie przekonał ani tekst, bowiem sądzili, że zawiera zbyt wiele aspektów, które mogą świadczyć o kłamstwie, ani też fotografie, bowiem uważano, że jedna z nich za bardzo przypomina figurę Jezusa. Nie wszystkich jednak przekonały wnioski naukowców, a wielu wierzących twierdziło, że podobieństwo do figury jest możliwe, bowiem została ona stworzona w oparciu o cudowne objawienia wizjonerki. Jasnowic ujrzał, co stanie się w 2025 roku w Polsce. Nie uwierzysz. Link do filmiku na temat w opisie.